Często, gdy robię Q&A, ludzie pytają mnie Piotrek, jak być bardziej pewnym siebie? Nie jestem pewny siebie, co mam zrobić? I tak właściwie to nie dziwi mnie, że nie są pewni siebie. Bo, bo dlaczego mieliby być pewni siebie? Nie rozwijasz się, nie czytasz książek, nie trenujesz, jesz przetworzone żarcie, oglądasz reality show, każdy twój dzień wygląda tak samo, unikasz konfliktów i nie bierzesz odpowiedzialności za swoje życie. W takiej sytuacji nie da się być pewnym siebie, bo pewność siebie musi skądś pochodzić. I właśnie dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Jak zbudować pewność siebie? O co zadbać, żeby być bardziej pewnym siebie? Pierwszy punkt. Zdobyć nowe umiejętności. Dlatego, że zdobywanie umiejętności powoduje to, że właśnie... Jesteś bardziej pewny siebie, dlatego że skoro wiesz więcej, potrafisz więcej, to jest oczywiste, że będziesz czuł się bardziej pewny siebie. Jeżeli na przykład nagle poznałbyś, nie wiem, trzy języki, jakieś sztuki walk, do tego nie wiem, poszedł na lekcje gotowania, cokolwiek, to ty od razu będziesz czuł się wartościowszym człowiekiem, bo tak, jesteś po części wartościowszym człowiekiem, dlatego że masz więcej do przekazania, masz więcej wartości, masz więcej umiejętności, którymi możesz się pochwalić i które przydadzą ci się w życiu. Także to jest pierwsza rzecz, właśnie zdobądź nowe umiejętności. I tutaj jest problem, dlatego że wiele osób boi się tego, bo to jest niekomfortowe. I tak, właśnie takie ma być. I to jest właśnie drugi punkt, żeby robić rzeczy, które powodują ten dyskomfort. Bo zauważcie, że my jako ludzie. Dążymy do komfortu w życiu. Tak generalnie. Dążymy do tego, żeby wszystko było łatwe, żebyśmy się nie musieli nad niczym zastanawiać, żebyśmy nie mieli żadnych problemów. Jakby wiecie, ludzie nie chcą pieniędzy dla samego faktu posiadania pieniędzy, tylko przez to, jakie te, co te pieniądze mogą im dać. Jakbym komuś powiedział, że ok, masz tutaj, nie wiem, milion złotych, ale nie możesz wydać ani złotówki, to... To idealnie pokaże, że to nie, nie kwestia jest pieniędzy, bo skoro je ma, ale nie może ich wydać, więc dalej czuje dyskomfort, nawet może i większy, bo ma jakieś zasoby, których nie może wykorzystać, no to to pokazuje właśnie, że pieniądze służą do tego, żeby prowadzić do komfortu. Służą do tego, żeby mieć nie wiem, dach nad głową, jedzenie, nie wiem, podróże, urlopy. Tylko, że rzeczy, które mamy robić, które są niekomfortowe, prowadzą do komfortu tylko w przyszłości. I to jest tak zwana odroczona gratyfikacja, że Poświęcasz coś dzisiaj, żeby za tydzień, za dwa tygodnie, za parę miesięcy, za parę lat, żeby coś mieć. I im dłużej to odwlekasz, im dłużej przyciągasz to w czasie, tym lepiej. Bo przykładowo, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, schudnąć, chciałby zrobić formę życia i dałby sobie na to dwa tygodnie, no to nie zrobi tego, bo w dwa tygodnie niewiele zmieni się jego ciało. Ale jeżeli dałby sobie na przykład na to pięć lat. No, to jego ciało zmieni się diametralnie. Będzie zupełnie innym człowiekiem. I tak samo jest ze wszystkim, nie wiem, z inwestowaniem pieniędzy. Jeżeli zainwestujemy w jakieś, powiedzmy, akcje, które idą do góry i po dwóch tygodniach zobaczymy, o, nie wiem, poszło 3%, także sprzedaję je, żeby mieć te 3% dla siebie. No to oczywistym jest, że będziemy mieć bardzo niewielką nagrodę z tego. Ale jeżeli byśmy inwestowali na przykład przez 10 lat, regularnie, co miesiąc, na przykład, nie wiem, wpłacali. Załóżmy, nie wiem, 100 zł na coś, no to po 10 latach będzie mieć ogromny skok. I wiecie, teraz na przykład ludzie nie pójdą na siłownię, no bo wiadomo, że to, nie wiem, mięśnie bolą, że się zmęczą, że to jest męczące, że trzeba znaleźć na to czas. Okej, okay, tylko że za 30-40 lat ty będziesz czuł dyskomfort przez to, że tego nie zrobiłeś, bo nagle okaże się, że schylenie się, żeby zawiązać buta jest problemem. Okaże się, że przejście dwóch kilometrów jest problemem, bo się męczysz, że nie podbiegniesz na przystanek, bo cię kolana bolą. I to wszystko wynika z tego, że wcześniej nie byłeś właśnie w tym dyskomforcie, który ci potrzeba, którego potrzebowałeś, żeby potem było komfortowo. I tak samo jest ze wszystkim innym. W momencie, gdy nie wiem, oszczędzasz pieniądze, to samo, jak oszczędzasz, to oczywiście mniej możesz wydać, więc ten komfort życia się zmniejsza. Tylko, że oszczędzasz w jakimś celu. I na przykład, jeżeli przez rok czasu oszczędzasz pieniądze, to po roku masz duży budżet, żeby go jakoś zrealizować. I te dwie rzeczy idą ze sobą w parze, dlatego że w momencie, gdy my zaczynamy robić rzeczy, które są dla nas niekomfortowe, to one są też dla nas niekomfortowe, dlatego że są dla nas nowe. I to jest oczywiste, że to jest niekomfortowe. Nawet osoby, które są w 100% pewne siebie, one i tak i tak będą czuły ten dyskomfort bo to nie ma znaczenia, bo my czujemy dyskomfort przez to, że my robimy coś pierwszy raz, że my czegoś nie potrafimy i to jest zupełnie normalne. Tylko to, co odróżnia osoby, które są pewne siebie od tych, które nie są pewne siebie, jest to, że te, które są pewne siebie, one wiedzą, że to jest tylko etap, że to jest początek, że zawsze na początku tak jest, bo one już próbowały 10 różnych nowych rzeczy i za każdym razem czuły ten sam dyskomfort, ale też zauważyły, że przez 10 razy za każdym razem powtarzało się to, że jeżeli włożyli w to ileś czasu, że nie wiem, włożyli w to 20, 30, 50, Godzin, no to nagle staje się to bardziej komfortowe, staje się to po prostu bardziej naturalne, bo jest to łatwiejsze, dlatego że zdobywamy umiejętności. Ja, na przykład, w tym roku zapisałem się na brazylijskie jiu -jitsu i tak na samym początku ja byłem, powiedzmy, obsrany, nie? Bo jakby wiedziałem, że idę do grupy, w której ludzie są o wiele, o wiele lepsi ode mnie. W sensie ja nic nie potrafiłem, bo oni na przykład trenowali dwa lata, więc ja y, byłem zestresowany przed sparingami, byłem zestresowany właśnie przed narobieniem no, czegoś, bo wiedziałem, że jestem w tym słaby, ale też wiedziałem, że jak będę to robił przez następne kilka miesięcy, to będę w tym lepszy. No i tak się okazało teraz, że ja w tym momencie wręcz nie mogę się doczekać tych sparingów, w sensie lubię to robić, nie czuję żadnego jakby dyskomfortu i czuję pewność siebie w tym, mimo tego, że jestem słaby, ale ja nie czuję pewności siebie co do umiejętności, tylko ja czuję pewność siebie co do tego, że mogę jakby to zrobić. Że wiecie, mogliby mi dać gościa, który trenuje 15 lat i ja wiem, że on mnie w parę sekund yy, pokona, to nie ma to dla mnie znaczenia. Ja nie, nie, nie miałbym stresu przed jakby wa walką z nim, no bo co się może złego stać, nie? No, odklepie wow, super, jakby... I tyle, tak? To jest wszystko? I tak samo, wiecie, na siłowni, jak pierwszy raz Poszedłem na siłownię to było to samo. No, było pełno karków dużych, każdy był silniejszy ode mnie, każdy był większy ode mnie, ale co się okazało po dwóch, trzech latach na siłowni, że to ja byłem tym gościem, który jak ktoś nowy wszedł na siłownię, no to właśnie to ja byłem tym silniejszym, tym większym, i tak dalej. I to samo zresztą jest z tym nagrywaniem na YouTubie. Jakby ty teraz mnie widzisz jako osobę, to, czy, tak mi się wydaje, a na pewno wiem, że zrobiłem progres i to jest dla mnie najważniejsze. To ty widzisz teraz osobę, która nie ma stresu przed nagrywaniem przed kamerą. Bo ja nie mam tego stresu. Ja po prostu nagrywam, dlatego że robię to już od 8 lat. Ale jeżeli spojrzysz na moje pierwsze filmy na moim głównym kanale, to zobaczysz ogromną różnicę w tym, jak ja mówię, jak się zachowuję i że wtedy to nie było dla mnie komfortowe. I tak nie było. Ja wręcz nie lubiłem tego robić, ale wiedziałem, że muszę to robić, żeby dojść do momentu, w którym będę lubił to robić, w którym będę w tym po prostu dobry. I tu jest właśnie kolejny punkt, czyli robić rzeczy, które was przerażają. Po prostu, bo jeżeli one nie prowadzą do tego, że wam się może coś złego stać tak realnie, to dlaczego by tego nie spróbować? Po prostu. Nie wiecie, nie wiem, zagadać do dziewczyny, bo wam się podoba. Podejdźcie, zagadajcie, jakby coś się złego może stać. W najgorszym wypadku was spławi. Wow, więc wyjdziecie na to samo. W sensie skończy się to tak samo, jakbyście nie podeszli. Czyli że nic z tego nie będziecie mieć. Ja powiedzmy, mam lęk wysokości. W sensie ja nie wiem, czy to można nazwać lękiem wysokości, ale no, mam lęk wysokości. Bałem się wchodzić po drabinach, bałem się latać samolotem. W sensie nie jakby samego lotu, tylko no, no nie wiem, jak to nazwać nawet. Ale jak temu przeciwdziałałem, tak, że zacząłem to robić. <laughs> jakby mój strach przez wchodzenie na drabinę i takie uczucia takiej niestabilności, że jestem na wysokości w momencie, gdy zaczęliśmy robić remont mieszkania, jak kupiliśmy to mieszkanie, zaczęliśmy robić remont, i nagle się okazało, że ja na tą drabinę muszę wchodzić naprawdę często i dużo, to wiecie, jak zrobiłem to pierwszy raz, no to tak, miałem takie Zawahanie, że czułem jakieś tam drganie, powiedzmy, i nie czułem się komfortowo, a w tym momencie, no mam także, że, okej, okay, no, trzeba wejść na drabinę, coś zrobić, no to wchodzę na drabinę, coś robię, i no, nie robi mi to, nie? Tak samo jak z lataniem samolotem. Jak już, nie wiem, leciałem 30 razy samolotem, no to też już mi to aż tak nie robi, nie? Jakby wiem, co mnie czeka, tyle razy to robiłem, że no nic się nie stało, więc dlaczego teraz miałoby się coś stać? Jeszcze z tą odroczoną gratyfikacją chciałem wrócić do jednego punktu, a mianowicie... Jak system jak to jak jesteśmy, jak jesteśmy wychowywani, na to wpływa. Bo zauważcie, że ludzie mają problem z tym, żeby na przykład zacząć coś robić, bo dopiero za, ale dopiero my będą mieli efekty na przykład za pół roku, to na przykład im się nie chce, no bo po co i że nie ma sensu i w ogóle e, nie wiem nawet, czy jakby to jest mi obiecane i czy mi się to będzie podobało, ale ci sami ludzie zapisują się na studia i studiują 3 albo na przykład 5 lat e, w takich samych warunkach. Bo jedyne jaką masz pewność po studiach to to, że dostaniesz papier. Ale przecież nie, nie, nie ma przecież umowy z uczelnią, że oni na przykład za, załatwią ci stanowisko pracy. To nie jest powiedziane, że będziesz miał pracę po studiach. A i tak i tak ludzie studiują 3-5 lat, często na prywatnie, często płacąc za to pieniądze. E, I wiecie, płacą kilkanaście tysięcy na przykład rocznie e, za to, żeby mieć za 3 albo 5 lat papier. I to jest wszystko. Tylko, że robią to, dlatego, że system nas tego nauczył, po prostu. Byliśmy od małego w większości po prostu tak szkoleni, byliśmy tak tresowani, że masz szkołę, uczysz się, piszesz maturę, idziesz na studia, po studiach masz robotę, zakładasz rodzinę i tyle, nie? Jakby koniec. Kolejny punkt, który pomoże wam w właśnie zdobyciu tej pewności siebie jest to, żeby nie być perfekcjonistą. Dlatego, że perfekcjonizm najczęściej prowadzi do tego, że Wy nie robicie progresu. Dlatego, że Wy właśnie boicie się niektórych rzeczy, bo nie są perfekcyjne. Że wiecie, nie wiem, właśnie nie wiem, czy nagracie jakiś, powiedzmy content, zrobicie jakiś content, czujecie, że on nie jest perfekcyjny, więc go nie opublikujecie. Nie wiem, napiszecie y, książkę, cokolwiek, uznacie, że nie jest perfekcyjna, no to nie wydacie jej. Y, umiecie, powiedzmy, język jakiś obcy, nie wiem, potra umiecie angielski, ale na takim poziomie no, jeszcze powiedzmy, no, no, no nie jesteście native speakerami, ale no, dogadalibyście się z kimś, ale mimo wszystko, przez to, że ten język nie jest perfekcyjny, to wy boicie się odezwać. A przez to też nie robicie progresu, dlatego że jest to potrzebne, właśnie jest potrzebne czasami raz, że sprawdzenie siebie w praktyce, a dwa, że czasami potrzebny jest ten feedback, że potrzebne jest to, żebyśmy dostali czyjąś ocenę. Nawet jeżeli to są. Typowo hejterskie komentarze, bo tutaj właśnie też chciałem to poruszyć, że dużo osób właśnie mówi, żeby w ogóle mieć w dupie hejterów. Że to, co wam napiszą, to żeby mieć to generalnie gdzieś i nie przejmować się tym zupełnie. I niekoniecznie się w 100% z tym zgadzam. Oczywiście zależy, jaki to jest komentarz. Bo jeżeli to jest komentarz na zasadzie, nie wiem, jesteś brzydki, jesteś głupi, no to tak, to one nic nie wnoszą. Ale często jest tak, że. Osoby, które nas hejtują, mogą mieć, mogą mieć jakby rację, tylko że przekazują to w bardzo agresywny sposób. Że przekazują to po prostu bardzo obraźliwie, ale co nie znaczy, że nie mają racji. Bo wiecie, takie ślepe założenie, że każdy negatywny komentarz to jest hejter i że jest głupi, to jest strasznie aroganckie po prostu. A arogancja. To, to jest taka, no można powiedzieć, sztuczna pewność siebie. Bo w momencie, gdybym ja miał totalnie wywalone we wszystkie komentarze negatywne, to ja bym nie zrobił takiego progresu. Dlatego, że ja często dostawałem na przykład. Jeżeli widziałem, że jakiś komentarz się powtarza, to zacząłem się zastanawiać, ok, skoro on się powtarza, to może rzeczywiście jest z tym racja, że takie. Pierdol się, ale dziękuję za komentarz, nie? Yy, bo nauczył mnie czegoś, bo zobaczyłem, że okej, okay, jest coś nie tak, co mógłbym poprawić, więc może po prostu to poprawię i może coś z tym rzeczywiście zrobię. Kolejny piąty punkt to stwórz rutyny. Idę do swojego filmu Jak stać się 37-78 razy lepszy w czymkolwiek, czyli podsumowanie książki Atomowe nawyki, dlatego że uważam, że jest to najlepsza książka po prostu, jeżeli chodzi właśnie o takie budowanie systemów, o takie budowanie. Mm, Rutyn w ciągu dnia, bo to też jest istotne, bo jeżeli masz jakąś rutynę w ciągu dnia, to po pierwsze, łatwiej ci się jej trzymać, bo ona się powtarza, że wiesz, że za każdym razem, na przykład nie wiem, w poniedziałki, środy i piątki, na przykład po pracy jedziesz na trening, albo na przykład z samego rana coś tam robisz. I w momencie, gdy to wiesz i zaczynasz się tego trzymać, bo to też jest ważne, to łatwiej ci po prostu w tym wytrwać i budujesz taki schemat, bo to jest ten sam schemat, co mamy na przykład, że nie wiem, wstaje rano. No, to idę do ubikacji i na przykład myję zęby. Potem na przykład sobie piję kawę, a potem na przykład, nie wiem, jadę do roboty. Albo tak samo wieczorem, nie? Miem kolację, myję zęby, biorę prysznic, idę spać. I wiecie, to jest rutyna. To jest powtarzalna rzecz, na której Wy się nie musicie zastanawiać. A im mniej się człowiek musi nad czymś zastanawiać, tym łatwiej mu podjąć jakieś decyzje, bo nie musi rozkminiać, może zrobiłbym to, może bym zrobił to, a może jeszcze tamto. Tylko nie, on ma jasno powiedziane, jest taki dzień, taka godzina, więc robię to, koniec, kropka, nie było tematu. Szósty punkt, czyli zadbaj o siebie. I tutaj chodzi mi zarówno o zadbanie o siebie na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dlatego, że w momencie, gdy ktoś nie jest pewny siebie, bardzo często y, jest to związane z wyglądem, zwłaszcza u kobiet. I co można z tym zrobić? No, właśnie, zadbać o siebie, po prostu, żeby lepiej wyglądać. I wiecie, to nie chodzi o to, żeby, znowu, nie chodzi o perfekcjonizm, nie chodzi o to, żeby teraz doprowadzić siebie do jakiegoś stanu, który jest niemożliwy praktycznie, a na pewno nie z, bez, powiedzmy, ręki, chirurga i jakichś tam zabiegów e, różnych, tylko sam, of, sam fakt, że człowiek o siebie zadba, spowoduje, że będzie on atrakcyjniejszy. Po prostu, koniec kropka. To jest obiektywne stwierdzenie. W momencie, gdy jest ktoś, kto jest, powiedzmy, nieatrakcyjny, w momencie, gdy ktoś jest, powiedzmy, taką piękną na wiecie, są 5 na 10, to jest taki przeciętny, to w momencie, gdy ta osoba zacznie się zdrowiej odżywiać, zacznie uprawiać jakiś sport, e, zacznie dbać o, nie wiem, swoją cerę, skórę, cokolwiek, po, po prostu te dodatkowe 6-8 godzin w tygodniu zadba o siebie, to to powoduje, że ona będzie atrakcyjniejsza, po prostu. Nie będzie od razu dziesiątką, ale będzie w lepszym położeniu niż była. I to jest też powód, dlaczego w ogóle kobiety są ładniejsze. Dlatego, że kobiety średnio spędzają o pół godziny dłużej na swoim wyglądzie niż mężczyźni. Jakby mężczyźni zaczęli dodawać jakby pół godziny dziennie dbania o siebie, i to może być w każdej postaci, bo to może być właśnie w postaci czy to e, jakieś nie wiem, wiecie, maseczki, jakiś właśnie skincare, e, cokolwiek, ale może być to też właśnie sport, e, zdrowe odżywianie, to to spowoduje, że będą atrakcyjniejsi. Po prostu. Dlatego, że pracują nad tym. To nie jest coś, co wiecie, że ktoś jest atrakcyjny i to jest wszystko. Bo jeżeli byście wzięli najpiękniejszą, nie wiem, kobietę świata, byście wzięli supermodelki, jakieś, nie wiem, aktorki, celebrytki, cokolwiek, ale nagle one by zaczęły jeść fast foody, w ogóle nie uprawiać sportu, yy, nie wiem, no, myłyby się po prostu, wiecie, wodą i mydłem yy, i no, przestały jakby robić to wszystko, co spowodowało, że tak wyglądają, to będą. Mniej atrakcyjne, bo mniej pracy w to wkładają. I to jest oczywiste. I tutaj, właśnie, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, to mówię zarówno o wyglądzie, jak i o wnętrzu. Czyli, zarówno mm, wiecie, zdrowe odżywianie, sport, i tak dalej, wszystko super, tylko że to nie spowoduje, że wy na przykład będziecie się. Lepiej czuć. Znaczy trochę będziecie się lepiej czuć, ale to nie jest tak, że to rozwiąże wszystkie problemy. Że wiecie, że jak się źle czujesz, na przykład masz jakieś kompleksy, to pójdź na siłownię, to tych kompleksów nie będziesz miał. No nie, bo jeżeli te kompleksy nie wynikają z, bezpośrednio z tych rzeczy, które właśnie na przykład sport może nam dać, no to to wam nic nie da. W sensie no, mówię, trochę będziecie się lepiej czuć, tylko że to nie sprawi, że nagle wyleczycie, nie wiem, traumy, które macie z dzieciństwa. Że nagle wyleczycie to, że przez 10 lat było wam coś tam powtarzane i wy właśnie żyjecie w takim schemacie. Więc chodzi też o to, żeby zadbać o, o siebie z wnętrza, w sensie w środku. I tutaj, czy to właśnie terapia, czy to może być. Y Medytacja, czy to może być jakiś journaling, czy to może być po prostu modlitwa, jeżeli ktoś jest religijny. To są wszystkie rzeczy, które zadbają o waszą duszę i o wasze emocje. I to również jest istotne w tym, żebyście budowali pewność siebie. Bo często jest tak, że my możemy na przykład czuć, nie wiem, strach przed czymś, ale on w ogóle nie jest uzasadniony. Że po prostu. Tak mamy i się nigdy nad tym nie zastanawialiście, ale w momencie, jak na przykład weźmiecie sobie dziennik, zaczniecie y, spisywać, dlaczego się tak czujecie i dogłębiać ten problem, że na przykład dlaczego się tak czuję? A, no bo na przykład y, nie wiem, y, rodzice albo, nie wiem, rówieśnicy w szkole mnie dokuczali z tego względu, nie? No ale dlaczego ci dokuczali z tego względu? I jakby... Zadawać sobie coraz głębsze pytania, coraz głębiej w to iść, żeby znaleźć źródło tego problemu, bo jeżeli go nie znajdziecie, to go nie rozwiążecie. Jakby trzeba znać problem, żeby rozwiązać ten problem. Kolejny mocny punkt to jest limit social mediów. Jeżeli twój dzień wygląda tak, że ty na przykład sobie właśnie bierzesz telefon, odpalasz TikToka wieczorem albo Instagrama i scrollujesz przez godzinę i że generalnie spędzasz, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny dziennie na skrolowaniu social mediów, no to Twój most to jest papka, dlatego że ty w ciągu takiego scrollowania godzinnego, na przykład na TikToku, ty zobaczysz ze 100 albo nawet i 150 różnych osób, różnych materiałów, więc raz, że po prostu pieprzy ci się wełbie, dlatego że tego jest za dużo. To jest za dużo na nasz mózg. Jakby w żadnym normalnym, naturalnym środowisku człowiek nie jest w stanie tyle bodźców przyjąć w tak krótkim czasie. I nasz mózg nie jest do tego przystosowany, żeby nas, nas tak bodźcować. Dlatego chociażby obejrzenie. Yy, i tu od razu ci powiem, jeżeli dla ciebie jest problemem, skupić się na przykład na serialu, Albo skupić się na filmie, i ty musisz coś zrobić w międzyczasie, to nie jest to, że ty masz ADHD. W sensie, jeżeli tak zawsze miałeś, to możliwe. Ale jeżeli nagle Ci się coś takiego pojawiło, że Ty nie możesz się skupić na niczym więcej niż pół godziny, to problemem nie jest jakby to, że nagle Ci się zrobiło ADHD w ciągu 20, w wieku 20 lat, tylko to, że Ty zacząłeś scrollować Instagrama i TikToka. Wiem dlatego, że ja również to miałem. W sensie, również miałem taki epizod, że właśnie yy, zacząłem mieć problemy ze skupieniem. Tylko okazało się, że te problemy ze skupieniem są dlatego, że ja za mało razy w ciągu dnia byłem na czymś Skupiony, a za często właśnie byłem cały czas czymś stymulowany. I doszedłem do momentu, w którym właśnie byłem przestymulowany, że nic, co było powiedzmy normalne, mi nie wystarczyło, że obejrzenie filmu. Mnie nie relaksowało, dlatego że ja się nie mogłem na nim skupić i za mało się dla mnie na nim działo. Dlatego że ja byłem przystosowany już powiedzmy do takiego szybszego tempa. Na przykład, nie wiem, spotkanie z kimś, jeżeli one nie było właśnie jakieś stymulujące, tylko to było po prostu zwykłe spotkanie przy kawie, no to mi to spotkanie jakby nie sprawiało przyjemności, dlatego że właśnie nic się na nim nie działo. I w momencie, gdy zdałem sobie z tego sprawę i ograniczyłem te social media, to raz, że mam. Dużo, mm, po prostu mam lepsze skupienie, że jakby wróciłem do tego, co było kiedyś, może nie, 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 jeszcze nie aż tak, ale mimo wszystko łatwiej mi się skupić, więc mogę robić inne wartościowe rzeczy, które zbudują moją, moją pewność siebie. Ale kolejną rzeczą jest to, że my często przeglądając social media zaczynamy się porównywać, zwłaszcza kobiety, i tutaj znowu badania pokazują jasno, że u kobiet y, social media często powodują to, że są zakompleksione, bo one widzą właśnie, nie wiem, ładne kobiety, które, nie wiem, są zadbane, które mają pieniądze, które podróżują, cokolwiek i one zaczynają porównywać to do swojego życia, tylko że to jest bez sensu, dlatego że my widzimy tylko urywek i... Nie wiem, ile razy można o tym mówić i w ogóle, że, że trzeba jeszcze o tym mówić, ale tak, w social media ludzie pokazują urywek swojego życia i nie tylko w social mediach, bo normalnie też ludzie pokazują urywek swojego życia. Na przykład jeżeli są rodziny, to nie mówi się o tym, że na przykład, nie wiem, kuzyn się, nie wiem, pokłócił ze swoją żoną i się zaczyna rozmawiać o jakby negatywnych rzeczach. Nie. Jakby ludzie chwalą się tylko tym... Czym można się chwalić, czyli dobrymi rzeczami, bo ludzie nie będą się chwalić tym, że mieli na przykład zjebany dzień, że nie wiem, mają depresję. To ludzie się tym nie będą chwalić, ale to nie znaczy, że to nie występuje. I to mówię tak samo jak w social mediach, tak samo jak w życiu realnym. Jakby my chcemy, żeby ludzie postrzegali nas w jakiś sposób. I my to robimy zarówno za pomocą właśnie socjali, ale też robimy to na żywo. Tylko problem jest taki, że w socjalach łatwiej to po prostu oszukać i łatwo pokazać, że. Się powodzi. Bo wiecie. Yy... Typowy przykład tych wszystkich pseudo milionerów z Instagrama. Oni pojadą na jakąś wycieczkę, wynajmą jacht w 30 osób, co nie jest wcale takie drogie, żeby wynająć jacht na jeden dzień w 30 osób, albo wynająć jakiś apartament, albo nie wiem, Lamborghini na jeden dzień. To nie są jakieś ogromne pieniądze, żeby to zrobić i prawdopodobnie większości ludzi byłoby na to stać, tylko po prostu szkoda byłoby im na to pieniędzy. No i oni na przykład zrobią wtedy content, nie? Że sobie wypożyczą takie auto na jeden dzień i zrobią z tego nie wiem 30 materiałów, wideo, zdjęcia i tak dalej i potem będą mówili o chcesz tak żyć, nie, tutaj ten tutaj zapisz się do naszej piramidy finansowej, ale to wszystko jest to buda, bo tak życie nie wygląda i tak większość ludzi nie zarabia, wiecie jak spojrzymy na Instagrama to zobaczymy, że średni wiek milionera to jest nie wiem 25 lat ale w rzeczywistości średni wiek milionera w Polsce to jest 50 lat a nie 20 parę w dwudziestu paru to nic nie masz. Kolejny punkt, który zarówno może być motywujący, jak i może być przygnębiający i to tylko zależy od tego, jak na to spojrzysz. Eee, a czasami może być tak, że w zależności od dnia będziesz na to inaczej spoglądał. Ale kolejnym punktem jest to, że nie jesteś taki ważny. Po prostu, jakby twoje życie nie jest takie istotne, jak Ci się wydaje. Dlatego, że my jesteśmy trochę tak wychowywani w sensie przez to, że jak byliśmy dziećmi, to my byliśmy oczkiem w głowie, że byliśmy pępkiem świata, bo wiecie, przez nie 15-16 lat rodzice yy, no, cały czas jakby no wszystko kręciło się wokół nas. Więc my, wyprowadzając się od rodziców i wchodząc w życie dorosłe, często nam to myślenie zostaje. Że cały czas ludzie się nami przejmują, tylko że teraz w innym sensie, że o, że na przykład widzą, że coś źle robię, to pewnie to oceniają, albo że w ogóle idziesz ulicą i masz wrażenie, że wszyscy, wszyscy cię oceniają. To nie, nie jest tak. Po prostu ludzie mają to w dupie, yy, bo taka jest rzeczywistość, że ludzie generalnie będą mieli was w dupie, może oprócz takich naprawdę najbliższych osób, bo takie trochę bliskie. Też mają was w dupie. Po prostu, bo nie jesteście tacy istotni, jak wam się wydaje. Ludzie o was nie myślą tak często, jak wam się wydaje. Eee, więc mówię, z jednej strony to może być przygnębiające, jak się na to pomyśli, ale z drugiej strony, dla mnie na przykład to jest uwalniające, bo, bo równie dobrze po prostu mogę mieć to gdzieś. Idąc nawet dalej z tym, to pomyślcie, że prawdopodobnie. Czego byście nie zrobili? W sensie naprawdę musielibyście zrobić coś no, tak niesamowitego, żeby zmienić jakoś dzieje świata. Ale w każdym innym wypadku, trzy pokolenia w przód, wy zostajecie tylko nagrobkiem. Po prostu. I możliwe nawet, że nikt o was już nie będzie mówił. Bo no nie wiem, ja na przykład nie wiem, kim był mój pra-pradziadek. Nawet nie wiem, kim była moja prababcia. W sensie pamiętam, że jak byłem mały, to byłem na jej pogrzebie, ale ja nie wiem, kto to był. I nie interesuje mnie to, po prostu. I, i, i nie wiem, dlaczego miałoby mnie to interesować. To jest totalnie obca dla mnie osoba. Wiecie, z punktu widzenia takiego czysto biologicznego, to tak, no, jesteśmy jakoś tam spokrewnieni. W sensie mamy podobne pule DNA. Ale to jest wszystko. Bo poza tym, ta osoba nijak nie miała wpływu na moje życie. Więc dlaczego miałaby mnie interesować? I tak samo będzie z wami. Że wasze prawnuki, czy jeszcze dalej... Totalnie nie będą zainteresowane tym, co robiłyście, robiliście, i nie wiem, jak wyglądało wasze życie. Więc równie dobrze możecie zrobić cokolwiek, bo to i tak za 100 lat nie będzie miało znaczenia. Po prostu. Jakby macie swoje życie, macie dosłownie, nie wiem, 80 wiosen, żeby wykorzystać ten czas, i potem jest kropka. Bo jak umrzecie, to i tak was już nie będzie interesowało, co was powiedzą. A już na pewno jakiś tam, nie wiem, obcy, obca osoba, jakiś, jak jakiś hater, który was skomentuje albo ktoś wam e, dogryzie, to nie będzie miało znaczenia. Po prostu. Tak samo jak nie ma znaczenia to, że nie wiem, ktoś, was do, do, ktoś wam dokuczał w szkole. Jakby oni o tym nie myślą. Jeżeli wy macie traumę o tym, że ktoś was na przykład, nie wiem, nękał w szkole, to sobie teraz wyobraźcie, że ta osoba prawdopodobnie ani razu o was nie pomyślała przez ostatnie kilka dobrych lat. Po prostu. Oni to mają w dupie. Oni to po prostu zrobili i się nie, nie zastanawiali nad tym, a niektórzy tym potrafią żyć, że ktoś im coś złego powiedział 10 czy 15 lat temu, gdzie ta osoba w ogóle nawet by tego nie pamiętała prawdopodobnie, że coś takiego miało miejsce. Zanim powiem kolejne punkty, to chciałbym powiedzieć, że mam tą książkę. Czyli Kot nadzwyczajnego umysłu. Jest to bardzo fajna książka. Właśnie, która na pewno wam pomoże ogarnąć parę rzeczy w swojej głowie. I ją dam komuś, kto zostawi w komentarzu swój nick na Instagramie. Po prostu napiszcie swój nick na Instagramie w komentarzu. Możecie też coś dopisać a propos tego filmu, będzie mi bardzo miło. Ale wystarczy, że napiszcie nick na Instagramie. I ja w ciągu tygodnia od opublikowania tego filmu losowo wybiorę kogoś, komu to wyślę. Istotne jest to, że wyślę to paczkomatem, więc jeżeli Wy sobie nie życzycie albo nie macie paczkomatu, to Wam tego nie wyślę, ale ja wysyłam tylko paczkomatem, dlatego że mi jest tak wygodnie, takie mam zasady, koniec kropka. Więc mam tą książkę do rozdania, e, więc wystarczy, że zobaczyć, e, zostawicie komentarz i Wam, e, komuś z Was ją wyślę. I właśnie kolejnym punktem, żeby zbudować pewność siebie, jest to, żeby dotrzymywać obietnic. I zarówno nie mówię tutaj tylko o obietnicach, które składacie komuś, bo to bardziej buduje po prostu więzi i zaufanie, ale przede wszystkim o obietnicach, które składacie sobie, bo to jeżeli Wy sobie nie ufacie i jeżeli Wy własne obietnice łamiecie, no to nie jest normalne, coś w sensie to nie jest nadzwyczajne, że Wy nie czujecie pewności siebie, bo. Dlaczego macie być pewni siebie i dlaczego macie się czuć komfortowo z kimś, kto was oszukuje i, ktoś, i z kimś, kto nie dotrzymuje obietnic, czyli z samym sobą? Jeżeli sobie obiecujesz, że o, od jutra zacznę biegać, na przykład, ale rano wstaję, jeśli masz takie, no nie, bolą mnie nogi, pogoda nie taka, to od jutra zacznę, nie? To jest łamanie obietnic. I za każdym razem, jak coś takiego robicie, dostajecie takiego kopa w swoją pewność siebie. I na odwrót, jeżeli z kolei obiecujecie sobie coś i dotrzymujecie tego słowa, to ta pewność siebie rośnie. I to również może być tak, że możecie zbudować pewność siebie, a potem ją sobie podkopać. I ja również miałem taki przykład u siebie, że miałem okres, w którym miałem depresję, w którym nie miałem siły nic robić, nie chciało mi się, nic dla mnie nie miało sensu i ja wtedy z automatu traciłem tą pewność siebie. Bo ja zacząłem sobie obiecywać coś, nie, nie dotrzymywałem tych obietnic, nie robiłem nic, więc ja czułem się coraz gorzej ze sobą, co się odbijało na każdym aspekcie mojego życia i odbijało się to też na relacjach z innymi. Dlatego, że osoba, która nie jest pewna siebie, zaczyna właśnie zaczyna się zachowywać w taki sposób, że właśnie widzi, nie wiem, w sensie na siłę szuka, że gdzieś się ktoś atakuje, że właśnie ktoś coś od niej chce i tak ma negatywne nastawienie. Wiecie, jak ktoś jest szczęśliwy, to nie ma negatywnych myśli. Po prostu, jeżeli masz dobry dzień, jeżeli jesteś szczęśliwy, to nie zastanawiasz się nad tym, jak komuś dokopać na przykład, bo to nie sprawia przyjemności, po prostu, to jest czysta obrona. Więc musisz dotrzymywać swojego słowa. Jeżeli masz problem z tym, że właśnie nie wiem, od razu uznasz, że od razu codziennie będę biegał, no to nie, tak się nie stanie. Jeżeli chcesz budować jakieś nawyki, to trzeba to robić małymi krokami, tylko robić to systematycznie. Czyli ustalasz na przykład, będę od dzisiaj biegał raz w tygodniu przez 20 minut, ale powtarzasz to przez kolejne 10 tygodni. I jeżeli to zrobisz, to wtedy, może, może trochę wcześniej, ale dopiero wtedy możesz ustalić jakiś większy pułap. Że będziesz dobra, to będę robił to teraz częściej, będę robił to teraz może dwa, albo trzy razy w tygodniu, bo czuję, że dam radę. I tylko wtedy i tylko wtedy możesz budować pewność siebie, bo jeżeli ty sam siebie będziesz oszukiwać, no to. Nie ma na to ratunku. I dziesiąty punkt to jest ciągły rozwój. Po prostu cały czas musisz się rozwijać i cały czas powinieneś się rozwijać, bo to jest dla nas naturalne. To jest dla nas naturalne, że my cały czas coś robimy. Ewolucyjnie rzecz biorąc, człowiek rano, jak budził się z jaskini, miał w głowie tylko takie: OK, muszę przeżyć do końca tego dnia. A żeby to zrobić, muszę na przykład, nie wiem, coś upolować albo znaleźć coś do jedzenia. Eee, muszę zrobić tak, żeby nic mnie nie zeżarło. Eee, I muszę generalnie się pilnować na każdym kroku i cały czas, jakby żyć w stresie przez cały dzień, aż jakby znowu skończę ten dzień. Więc tak wyglądało jakby nasze życie dosłownie od rana do wieczora, od urodzenia do śmierci przez tysiące, miliony lat. I tak to wygląda u zwierząt. I teraz pomyśl, że zaburzasz to sobie, żyjąc jak pączek w maśle. Bo według mnie to jest zaburzenie, według mnie to nikomu nie zrobi dobrze na dłuższą metę. Jeżeli ktoś by ci dał nieograniczoną ilość pieniędzy do wydawania, i ty byś teraz, przez następne, na przykład następne, nie wiem, 10 lat, Miał z tego żyć, ale na przykład nie mógłbyś pracować, nie mógłbyś się rozwijać, nie mógłbyś robić właśnie tych wielu rzeczy, które powodują dyskomfort, tylko jedyne co byś mógł robić, to po prostu wydawać te pieniądze i nie wiem, właśnie je konsumować. To gwarantuje ci, że popadłbyś w depresję i że to uznałbyś, że to nie było to, po prostu, że my potrzebujemy jakiegoś celu w życiu. To jest przede wszystkim, jakby bez celu w życiu to człowiek daleko nie zajdzie. Więc musimy mieć jakieś cele w życiu, musimy mieć jakieś potyczki, które mamy regularnie w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, że musimy się czymś zmagać, z czymś zmagać, żeby właśnie też mieć tą pewność siebie, że o, przezwyciężyłem to, jestem wystarczająco silny, żeby to zrobić. Bo w momencie, gdy nam to wszystko człowiek zabierze i my właśnie żyjemy w takiej bańce, to my zaczynamy czuć dyskomfort. My zaczynamy czuć, że czegoś nam brakuje, że, że brakuje właśnie nam tych emocji, dlatego właśnie, że życie polega na równowadze. I nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Jakby to, że ty jesteś zdenerwowany, że jesteś smutny, że nie wiem, jesteś znudzony to wszystko są znaki od Twojego ciała, że coś trzeba z tym zrobić. Że w momencie, gdy ktoś popada nie chcę tu ogólniać i, i mówić to generalnie, ale często może być tak, że ktoś popada w depresję i jest to znak, tylko że trzeba go odczytać. To są takie właśnie znaki w życiu, które się pojawiają. Albo nie wiem, ktoś nam złamie serce, cokolwiek takiego, szef nas wyrzuci z roboty. To wszystko są znaki od naszego życia, które musimy wziąć pod uwagę, że w momencie, kiedy ktoś dostaje depresji, to możliwość, że to jest znak od jego ciała, że trzeba coś zmienić w życiu. Po prostu, że tak już dalej być nie może, że trzeba przewartościować pewne rzeczy, że trzeba się zastanowić nad pewnymi rzeczami i po prostu coś zmienić w tym życiu. Tak samo, jeżeli, nie wiem, jesteś zdenerwowany nagle na coś, to może to też jest znak, że trzeba coś z tym zrobić. Nie, że po prostu jesteś zdenerwowany, koniec, kropka, tylko że to jest motywacja. Dlatego, że właśnie to złe emocje dają nam motywację. Dlatego, że jeżeli my jesteśmy zdeprawowani, to znaczy, jeżeli nam brakuje szczęścia. To my szukamy tego szczęścia. Jeżeli nam brakuje miłości, to my szukamy tej miłości. Jakbyśmy to wszystko mieli, to nie ma co szukać. Po prostu, jakby nie mamy motywacji, żeby cokolwiek zrobić. Motywacja jest wtedy, kiedy jest do dupy. Dlatego zresztą większość artystów, w ogóle większość hitów, chociażby nie wiem, piosenek, to raczej są piosenki smutne. To raczej są piosenki, w których jest właśnie dużo emocji i często negatywnych. I często te negatywne emocje Dają nam właśnie tego kopa do działania, bo musimy to wylać z siebie. Po prostu, jeżeli ktoś jest pisarzem i ma depresję, to on pisząc, on wylewa to z siebie, on po prostu sobie pomaga. To jest dla niego taka, powiedzmy, jego terapia, bo w momencie, gdy on by się dobrze czuł, to często jest tak, że brakuje weny, i że musi się musi coś po prostu złego stać w życiu, żeby tą wenę znowu mieć. Zresztą to też jest powód, dlaczego wielu na przykład, nie wiem, takich milionerów, bo na przykład wygrali na loterii, albo na przykład mieli bogatych rodziców, to oni często bankrutują bardzo szybko. Właśnie z tego powodu, że oni nie znają tego uczucia braku, albo właśnie, że coś im dano bez żadnego wysiłku. Że w momencie, gdy ktoś wygrywa na loterii ileś milionów złotych, to on nie włożył wysiłku w to. On po prostu puścił kupon, wygrał nagrodę, i tyle. To jest wszystko, co on zrobił. I tak samo, nie wiem, jak jest ktoś, kto miał bogatych rodziców i właśnie był też wychowywany w swój sposób, w sensie był wychowywany tak, że właśnie wszystko mu dawano i on na, na nic nie musiał pracować, to on te pieniądze po prostu przewagi. Bo on nie nauczył się rzeczy, które są potrzebne do nauki, żeby te pieniądze zdobywać i utrzymać. Bo to wszystko są umiejętności. To nie jest tak, że ktoś ma albo nie ma. Tylko to są wszystko umiejętności. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że ten film sprawi, że zaczniecie pracować nad pewnością siebie, bo to o to chodzi. Że my mamy. To nie jest tak, że ty nagle będziesz pewny siebie, że się obudzisz pewny siebie. Oczywiście można mówić o takich technikach, że o, nie wiem, wyprostuj się, miej taką postawę, mów w konkretny sposób, ale to wszystko jest takie fake it till you make it, bo to, że ty się wyprostujesz, nie sprawi, że ty nagle, nie wiem, znikną twoje traumy, kompleksy, a i wszystko, co ci chodzi po głowie. Tego po prostu nie będzie widać. Jakby inni ludzie będą mogli ciebie ocenić jako osobę pewną siebie. Tylko, że to znowu nie chodzi o to, żeby ludzie cię tak oceniali, tylko żebyś ty sam siebie tak ocenił. Że, żebyś ty wchodząc na przykład, właśnie jest takie powiedzenie, że, że, że wchodząc do baru, to nie jest tak, że wszyscy się będą na ciebie patrzeć i będą mówić, o, jaki pewny siebie, i że to jest cel, tylko celem jest to, że ty wchodząc gdziekolwiek, będziesz miał w dupie to, co kto o tobie myśli. Że Ty gdzieś wchodzisz, wchodzisz jak do siebie i masz po prostu wszystko w dupie. Masz w dupie to, co inni o tobie myślą, bo ty znasz swoją wartość, bo ty włożyłeś w chuj godzin w to, żeby to zbudować. I tego nie da się po prostu podważyć, i nie da się tego podkopać, bo te fundamenty są tak mocne, że po prostu nic ich nie złamie. I jeżeli będziesz to robił, to za kilka lat, w sensie jeżeli będziesz robił to, co mówię w tym filmie, i te lekcje włożysz w życie, to za kilka lat właśnie będziesz taką osobą, której nie da się podkopać pewności siebie. I jakakolwiek rozmowa, cokolwiek, co, co by się nie wydarzyło, to sprawi po prostu chwilowy ból, chwilowe cierpienie, które jest normalne ale to nie sprawi, że nagle przewartościujesz to, jak o sobie myślisz. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję, że jesteście, dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę. Bardzo jestem wdzięczny, lubię prowadzić ten kanał, właśnie cieszę się, że mam taki kanał, którego w żaden sposób, powiedzmy, nie monetyzuję i robię to w stu procentach, właśnie żeby raz przekazać, co ja myślę z nadzieją, że komuś to po prostu pomoże, bo jeżeli to pomoże przynajmniej jednej osobie, no to zajebiście, nie? Jakby zmienić czyjeś życie, super sprawa. Także bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.